Jak przychodzi koniec kwietnia i zaczyna się maj, to zawsze to jest taki czas właśnie, w którym szczególnie ciepło myślimy o tych, którzy nie mieszkają tu w Polsce, a czują się Polakami. O tych, którzy musieli wyjechać, czy też chcieli to zrobić. To są sprawy, które traktujemy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako priorytetowe, jako ważne, żebyśmy to nasze zaangażowanie, mieli przekonanie, że ono jest takie najlepsze z możliwych, że my chcemy pomagać i czujemy się elementem tej wspólnoty i elementem, najważniejszym elementem polityki państwa w stosunku do Polaków za granicą i Polonii. Prowadzimy dużo projektów, staramy się nie zmniejszać budżetu mimo trudnej budżetowej sytuacji. Pilnujemy tego, żeby tak bardzo kierunkowo wskazywać projekty i żeby móc je finansować, żeby być obecnym i żeby wspierać. Polska polityka nigdy w tej sprawie się nie zmieni. Zawsze będziemy pamiętać i nigdy nie zapomnimy, bo wiemy, że to jest nasz wspólny kraj i wspólne dziedzictwo.